Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa w programie Pytamy Wprost. Dzisiaj moim gościem jest pan Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce. Dzień dobry, witam wszystkich, witam panią. Ponad 100 dni minęło od momentu, kiedy to mieszkańcy gminy Gorzyce obdarzyli pana zaufaniem i zdecydowali, że to pan będzie zarządzał gminą. Ma pan doświadczenie samorządowe, bo był pan między innymi radnym powiatu tarnobrzeskiego, ale był pan też nauczycielem. Jak się pan czuje w tej nieco innej roli? Dokładnie 100 dni temu zostałem wybrany wójtem gminy Gorzyce. Jest to nowa funkcja dla mnie, nowa rola, aczkolwiek tak jak pani wspomniała, doświadczenie samorządowe posiadam od 2002 roku, bo początkowo byłem radnym gminy Gorzyce. W 2004 roku złożyłem mandat, bo objąłem stanowisko dyrektora szkoły podstawowej numer 1 w Gorzycach. I od 2006 roku byłem radnym powiatu tarnobrzeskiego, ziemskiego, gdzie 4 lata sprawowałem funkcję też członka zarządu powiatu. Muszę powiedzieć, że ta praca właśnie samorządowa w powiecie, jak i również jako menadżer szkoły, dała mi bardzo dużo doświadczenia i to doświadczenie procentuje dzisiaj, że łatwiej mi się odnaleźć w tej rzeczywistości, w tej nowej roli. I jaką pełnię, piastując funkcję wójta gminy Gorzyce. W wyborach zmierzył się pan między innymi z ówczesnym wójtem gminy, panem Marianem Grzegorzkiem. W jakim stanie, że tak powiem, przejął pan gminę? Trudne pytanie. Muszę powiedzieć, że gminę przejąłem w podobnym stanie jak wszyscy, którzy zarządzają podobnymi gminami w okolicy i na naszym terenie. Gmina jest zadłużona. Wynika to przede wszystkim z przeprowadzonych inwestycji, na które trzeba było zaciągać kredyty, jak również gdzie trzeba było wprowadzić wkład własny do realizowanych projektów unijnych. Te inwestycje i te działania, które były prowadzone, doprowadziły do tego, że stan zadłużenia gminy jest na granicy 50%. To powoduje pewne komplikacje, jeśli chodzi o nową perspektywę, gdzie mamy dosyć duże plany, jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia w naszej gminie i problemy na przykład z kredytowaniem przyszłych inwestycji. Więc tutaj pod tym względem mamy troszeczkę problemów. Muszę też przeprowadzić reformę oświaty, a głównie zarządzania naszymi placówkami. Czyli trudne zadania przed panem. To jest bardzo trudne zadanie i niepopularne. Niemniej jednak budżet nasz jest mocno obciążony poprzez dofinansowanie działań oświatowych w zakresie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i przedszkoli. O ile racjonalne jest zatrudnienie w przedszkolach, tak w niektórych placówkach oświatowych jest, mówiąc w skrócie, za dużo nauczycieli w stosunku do ilości dzieci. I tutaj będzie to na pewno wiązało się z reorganizacją, a co za tym idzie, odejściem pewnej kadry oświatowej. Do oświaty bym jeszcze wróciła. Chciałabym zapytać o same początki. Każdy nowy burmistrz czy prezydent, obejmując fotel, wprowadza pewną reorganizację w urzędzie. Łączy wydziały, wymienia kadrę. Jak to było u pana? Czy były jakieś porządki wprowadzone? Pewna reorganizacja jest poczyniona. Zwolnień jak do tej pory nie było. Natomiast były zmiany na stanowiskach. Obecny, wiadomo, wójt przegrał wybory, z automatu odchodzi. Natomiast pan sekretarz, który tutaj pełnił też rolę wicewójta w Gorzycach, został przesunięty na inne stanowisko. Jest obecnie wicekierownikiem oczyszczalni ścieków w Gorzycach. Jego miejsce zajął urzędnik doświadczony, pracował zarówno w Urzędzie Miasta tutaj w Tarnobrzegu, jak w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W Rzeszowie miał bardzo odpowiedzialne zadania związane z rozliczeniem potężnych pieniędzy unijnych i prowadzeniem projektów, które tamten urząd prowadził, Adam Kumor, więc zajął jego stanowisko. Tutaj też rozbudowaliśmy cały wydział
promocji i pozyskiwania, mówiąc tak w skrócie, środków w przyszłej perspektywie, więc doszła tu do nas jedna koleżanka i nastąpiło przesunięcie na stanowisku kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie jest nowa osoba, natomiast ta, która pełniła to stanowisko, przeszła do obsługi klientów naszych w związku z zmianą w całym systemie, jeśli chodzi o te nowe dowody osobiste. Tam trzeba było wzmocnić. To są takie zmiany, które... Czy osobowo zaszły. To się nie zmieni, ilościowo? Znaczy się, nikogo nie zwalnialiśmy, a nawet przybyły dwie osoby. A ile teraz jest wydawane na administrację publiczną? Więcej środków niż Troszeczkę będzie więcej środków wydawanych, tak. To jest tym spowodowane, dlatego że były oszczędności i to wynika z pewnych zaniedbań. Chcemy usprawnić pracę urzędu. Zadania Urzędu Gminy w Gorzycach są podobne jak zadania urzędów miejskich już w miastach takich jak na przykład Nowa Dęba czy Sandomierz. Pamiętaj, i tu są złożone działania, dlatego że nasz Gorzyce są taką specyficzną miejscowością, które same Gorzyce liczą około 8 tysięcy ludzi. Gdzie społeczność, powiedzmy, wiejska to jest około 2 tysięcy, natomiast pozostała część to ludzie mieszkający w zwartej zabudowie osiedlowej. I tu borykamy się z podobnymi problemami jak w miastach, więc tutaj trzeba tą administrację naszą usprawnić, bo to nie tylko działania dla rolników, dla małych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych działających tam, ale również jest dużo innych problemów społecznych, które trzeba rozwiązywać na tym osiedlu fabrycznym w Gorzycach. I przypomnijmy, jaka to jest kwota obecnie na administrację, około 400 tysięcy z tego, co mi... Wzrosły wydatki, tak, około 400 tysięcy złotych. Tu zaczynamy już mowę o budżecie. Nowa Rada Gminy uchwaliła budżet 21 stycznia, zaraz na początku roku. Trudno było scalić budżet? Budując ten budżet, opieraliśmy się na projekcie budżetu, który był przygotowany przez moich poprzedników. No tak musiało być, bo to było za mało czasu. I projekt budżetu tuż po wyborach już został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do oceny. Więc tutaj za dużego pola manewru nie było. Budżet był opracowywany przez wszystkich radnych. Było troszkę problemów, niemniej jednak ten budżet jest zrównoważony. I myślę, że w całości uda nam się go zrealizować w tym roku i te zadania, które sobie postawiliśmy. A jakie inwestycje? Na jakie środki zostały zarezerwowane właśnie na inwestycje? Środki, bo to chyba głównie mieszkańców interesuje. Chodniki, drogi? To są chodniki, to są drogi, to jest działalność sportowo-kulturalna, to jest oświata. Jeśli chodzi o drogi, najważniejsze zadanie to w tej chwili partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze krajowej 77 na odcinku Gorzyce, Motycze, Szlacheckie w gminie Zaleszany. Tutaj wspólnie chcemy z gminą Zaleszany tą inwestycję dopiąć i zrobić. Jest na to duża szansa. Czekamy na ostateczne decyzje, które zapadną w Warszawie. Następna sprawa to przygotowanie wielu projektów technicznych, które chcemy wykorzystać później do inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie. A żeby się o te środki starać, musimy mieć dokumentację. Więc tutaj głównie to są zadania drogowe, chodnikowe, oświetleniowe, jak również uruchomienie terenów, nowych terenów inwestycyjnych, żeby był łatwiejszy do nich dostęp, więc budowa całkiem nowej drogi do terenów przy podstrefie ekonomicznej, która w Gorzycach się znajduje. Z takich rzeczy najważniejszych, które będą w tym roku robione, to przede wszystkim oświetlenie całego Przybyłowa 2. Jest to nowe osiedle, które powstało w przeciągu ostatnich 4 lat. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma jednej lampy. Jest to około 100 domów, gdzie ulice są nieoświetlone. Dobudowa również tam sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
do nowych działek, które zostały sprzedane przez gminę Gorzyce, więc jesteśmy zobowiązani. Przede wszystkim też bezpieczeństwo, prawda, mieszkańców? No, bezpieczeństwo, tak. Bezpieczeństwo to przede wszystkim to doświetlenie. Ale też również budowa ulic, budowa dróg. Z takich jeszcze ważniejszych inwestycji to docieplenie i termomodernizacja sali gimnastycznej we Wrzawach, modernizację ogrzewania centralnego w remizie we Wrzawach, tak samo modernizacja całego węzła ciepłowniczego w Domu Kultury we Wrzawach, jak również w tych mniejszych miejscowościach mamy dwie świetlice, gdzie jest przestarzały system ogrzewania, co prawda gazem, ale on jest bardzo niebezpieczny i tam też musimy to przebudować. To są takie najważniejsze zadania, które trzeba zrobić. Raz, że obniży to koszty utrzymania tych obiektów, ale druga sprawa poprawi bezpieczeństwo użytkowników, którzy korzystają z tych obiektów. Jednak chyba najwięcej środków pochłania oświata. Wiele samorządów właśnie boryka się z tym problemem. Tak, mimo że subwencja nie jest mała na oświatę, bo to jest, jeśli chodzi o gminę Gorzyce, około 11 milionów złotych. Niemniej jednak do oświaty dokłada gmina Gorzyce 3,5 miliona. Co zrobić, żeby nie dokładać? Każdy sobie zadaje to pytanie. Na początku wspomniałem, będziemy tworzyć zespoły. Zespoły pomogą dyrektorom na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, jakie posiadają, czyli chodzi o kadrę zarówno dydaktyczną, jak i kadrę techniczną, która utrzymuje w należytym stanie budynek i jego otoczenie. Jak to miałoby wyglądać właśnie, bo rozumiem, że obejmowałoby to każdą miejscowość, czy to na przykład Sokolniki, Gorzyce, jak to by wyglądało? Dotyczy to w tej chwili trzech miejscowości, Gorzyce i to Gorzyce Osiedle, gdzie jest szkoła podstawowa numer 2 imienia Jana Pawła II i gimnazjum Jana Pawła II, połączymy w jeden zespół. Jest to duża szkoła, duży obiekt do zagospodarowania i zarządzania. Trudna działka. Te dwie placówki już funkcjonują w jednym budynku z tego, Tak. Najpierw to była szkoła podstawowa numer 2 w Gorzycach. Gdy była reformowana oświata, podzielono ją, ten budynek, na dwie odrębne szkoły. Została postawiona tam bariera architektoniczna i wydzielono ze szkoły podstawowej numer 2 gimnazjum. Czyli chodzi gimnazjum o to, żeby w Gorzycach funkcjonowali pod jedną administracją. Pod jedną administracją będą funkcjonowały dwie placówki, z tym, że rady pedagogiczne będą autonomiczne. Będzie tam również wicedyrektor, który będzie tylko i wyłącznie zajmował się nadzorem nad szkołą podstawową. Podobnie będzie w miejscowości Sokolniki, z tym, że tam przy szkole mieści się małe przedszkole, więc razem będzie w tym zespole też przedszkole funkcjonował ze szkołą podstawową. Ile gmina przy okazji zaoszczędzi, jeśli do takich właśnie połączenia Jeżeli by się udało to w tym roku zakończyć całą reorganizację tak jak planuję, to możemy nawet zaoszczędzić do 1 miliona złotych w przyszłym roku. Jeżeli będą pewne problemy, a one będą, to ta reorganizacja i cały proces wygaszania pewnych etatów potrwa około 2 lat, bo niektórzy nauczyciele będą chcieli przejść w przeciągu 2 lat na emerytury, no to potrwa troszkę dłużej, ale myślę, że już za 2 lata będzie to odczuwalne w budżetach i w budżecie naszej gminy. A co na to w ogóle nauczyciele i rodzice dzieci, które tam uczęszczają do tych szkół? Jeśli chodzi o rodziców, to tu się nic nie zmienia, bo dzieci będą dalej uczęszczały do tych samych placówek, pod tym samym adresem, nie będzie likwidacji żadnej z placówek, zaznaczam. Jeżeli my tej reformy nie przeprowadzimy teraz, to za 2 lata grozi zamknięcie 2 albo 3 placówek oświatowych w gminie Gorzyce. A nauczyciele? No niestety, bo jeżeli nie ma dzieci, nie ma zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli. Czyli po prostu będą zwolnienia? By były zwolnienia wówczas. A jeżeli w ten sposób zrobimy i powoli tą kadrę będziemy wygaszać poprzez przejścia na emerytury, pozostałym zostaną godziny i też dyrektorzy
zespołów mają łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o łączenie etatów i godzin, na przykład w gimnazjum i w podstawówce. I wówczas w ten sposób też ratujemy miejsca pracy dla nauczycieli o krótszym stażu. A czy na przykład uczniowie będą mogli się sportowo rozwijać, że tak powiem? Pamiętamy taką sytuację, że blisko chyba 30 uczniów miało możliwość trenowania pod okiem pana Mariusza Kukiełki, jeszcze chyba za ówczesnego wójta. Taka decyzja zapadła, były to treningi bezpłatne, opłacała je gmina. Czy teraz jest szansa, żeby mogli znowu trenować? Co do tej bezpłatności, to ja bym może tu nie dyskutował, bo ja dysponuję troszeczkę inną wiedzą, innymi dokumentami, bo też było mówione, że pan Kukiełka pracuje społecznie, etc., i co jest stowarzyszenie. Czyli rozumiem, że gmina coś płaciła. Później się okazało to... Dopłacała. Troszkę inne są fakty, i posiadamy odpowiednie dokumenty. My w tej chwili na działania związane z kulturą fizyczną, na stowarzyszenia, wydajemy, w gminie jesteśmy po konkursach, ponad 200 parę tysięcy. I otrzymują wszystkie stowarzyszenia te pieniądze, które przystąpiły do konkursów, bo żeby pozyskać środki na ten cel, trzeba przystąpić do konkursu. Są określone zasady, są określone warunki, które trzeba spełnić, stowarzyszenia przystępują i prowadzą zajęcia zarówno z piłki nożnej, te stowarzyszenia, to praktycznie we wszystkich miejscowościach w naszej gminie, lekkiej atletyki, tenisa stołowego i siatkówki. I na te zadania naprawdę dużo środków przekazujemy. Natomiast nie może być tak, że ktoś napisze jedno zdanie, że chce coś robić i proszę mu taką i taką kwotę przekazać. No niestety, nas też obowiązują przede wszystkim procedury i prawo o zamówieniach publicznych. I tego łamać nie zamierzam i nie będziemy tego prawa. A dzieci i tak mają możliwość rozwoju sportowego, kulturalnego? Możliwość rozwoju sportowego, kulturalnego w klubach, stowarzyszeniach i domach kultury, które u nas działają. Jak również tworzą się już nieformalne pewne grupy, które prowadzą taką działalność i umożliwiliśmy na przykład w Trześni i udostępniliśmy świetlice, gdzie dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia zarówno z różnych form sportów gimnastycznych, mam na myśli aerobik, step, inne rzeczy dla dorosłych i dla dzieci, jak również zajęcia z tańca. I po tamte środki stowarzyszenie w ogóle nie związane ze sportem wystąpiło też do konkursu i korzysta ze środków na przykład z profilaktyki alkoholowej, antyalkoholowej, która jest prowadzona w naszej gminie. Teraz panie wójcie, wróćmy jeszcze do tematu strategii rozwoju gminy. Mamy nową perspektywę unijną. Konsultacje z tego co wiem były prowadzone z mieszkańcami, aby taki dokument powstał, tak? Tak. Te konsultacje były prowadzone jeszcze przez moich poprzedników z wybraną firmą, która opracowywała taki dokument w roku 2014. Te konsultacje były prowadzone bardzo szeroko w różnych środowiskach, zarówno w środowiskach wiejskich, na zebraniach wiejskich, w środowiskach kół gospodyń wiejskich, w środowiskach nauczycielskich. Były spotkania z przedstawicielami i też uczniów z naszych szkół, z przedsiębiorcami, rolnikami oraz mieszkańcami osiedla Gorzyce. Wiadomo, przy takich konsultacjach pada bardzo dużo różnych propozycji. Niektóre są nierealne do zrealizowania, ale warto to wszystko wysłuchać. I później z tej listy tych życzeń, propozycji, buduje się taką strategię, więc strategia jest zrobiona, strategia jest już przyjęta. Strategia, uważam, jest bardzo dobrze napisana, bo są tam zapisy też związane zarówno z oświatą, kulturą, zdrowiem i rozwojem gospodarczym, bo jeżeli tego rozwoju gospodarczego nie będzie, to nie ma co myśleć o tym, żeby pewne działania dotyczące poprawy infrastruktury w naszych miejscowościach, poprawy jakości usług świadczonych przez domy kultury czy szkoły, o tym możemy zapomnieć, bo jeżeli nie będziemy mieli wpływów z gospodarki, to nie będzie pieniędzy na te inne działania. Więc najpierw gospodarka,
Priorytety, tak? Tak jest, a później, mówiąc w skrócie, jak mi tu jeden prezes powiedział, postaw na gospodarkę, a później będziesz budował fontanny. A czy zamierza pan współpracować z sąsiednimi samorządami? Tak, i to już się dzieje. Bardzo dobrze mi się układa współpraca z samorządem gminy Zaleszany, dlatego że to w perspektywie 20 lat może dojść do tego, że nasze gminy praktycznie się połączą. To nie to, że my przejmiemy gminy albo oni, ale zabudowa idzie osiedla Gorzyce i osiedla Przybyłów 2 w kierunku gminy Zaleszany, że już praktycznie jesteśmy na granicy gminy Zaleszany. I tutaj jest wspólne działanie na przykład budowy tego chodnika przy drodze krajowej 77. Raz, że to poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Gorzyc i gminy Zaleszany przy poruszaniu się przy tej drodze, jak również bardzo dużo mieszkańców z gminy Zaleszany pracuje w Gorzycach. Jest to bardzo bliska odległość, około 3-4 km dojechać do pracy, do strefy i oni korzystają na przykład z rowerów w okresie wiosennym, letnim, jesiennym. Poruszając się tym chodnikiem jest dużo bezpieczniej niż wąską drogą 77, która jest bardzo, bardzo zatłoczona i ruchliwa. Czyli czego panu życzyć na te kolejne miesiące, lata pracy? Czego życzyć? Żeby tej pracy nie ubywało, to jest raz. Druga sprawa, rozwiązania problemów finansowych gminy. Jeżeli uporamy się z tym, to myślę, że będzie łatwiej pozyskać te środki unijne, bo będzie na wkład własny i dużo, dużo fajnych rzeczy uda nam się zrealizować. W takim razie życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.